Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Dziennikarski Poker. No i oczywiście w środę pan doktor Jerzy Targalski. Dobry wieczór Państwu. A w drugiej części programu porozmawiamy, proszę Państwa, z panem Witoldem Waszczykowskim, byłym ministrem spraw zagranicznych, obecnie europosłem Prawa i Sprawiedliwości. Przypominam Państwu również o naszym adresie mailowym dp@telewizjarepublika.pl. Tam piszecie swoje uwagi, sugestie, propozycje gości, propozycje tematów. To, co Państwa najbardziej ostatnio interesuje, to jest chmura radioaktywna, rzekoma chmura radioaktywna, która miała nadciągnąć nad Polskę znad Czarnobyla. W Czarnobylu, przypomnijmy, są pożary. Zostaliśmy zalani, większość z nas, SMS-ami, że właśnie nadciąga nad elektrowni w Czarnobylu ta chmura. Panie doktorze, jaka jest prawda? No, prawda to jest oczywiście znana. Żadnej chmury nie ma, natomiast jest inna kwestia. Otóż od czasu, kiedy nasze numery telefonów są znane wszystkim firmom, które prowadzą sprzedaż internetową i generalnie firmom, gdzie się jakoś tam rejestrujemy, to przecież trwa handel naszymi danymi i okazuje się, że wystarczy, że Rosjanie kupią dane, czyli numery telefonów klientów różnych firm i mają możliwości destabilizacji kraju. Bo co za problem na te numery telefonów powysyłać właśnie tego typu SMS-y. Ja czekam, kiedy otrzymam telefony. Panie Jurku, czy to prawda, że Marsjanie wylądowali, bo taki SMS dostałem. Panie doktorze, sprawa jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o to, jak się ona rozwinęła, ponieważ pojawiło się najpierw w kilku informacji oczywiście o pożarach w okolicach elektrowni w Czarnobylu, a później w Sputniku ukazał się bardzo ciekawy tekst. Płonie, jest pożar w okolicach Czarnobyla. Czy Polsce coś zagraża? Ze znakiem zapytania. Już sam tytuł był alarmujący. W środku było przytoczone stanowisko, oficjalne stanowiska agencji rządowych polskich, że nic nam nie grozi, no ale jednak to zestawienie Czarnobyl, ta histeria, która się wytworzyła właśnie w związku z rzekomą chmurą radioaktywną, to jest też takie umiejętne granie na emocjach. Oczywiście, ale to z normalnych ludzi czyta Sputnika. No ja rozumiem, że tam Grzegorz Braun i Konfederacja się w Sputniku rozczytują, ale normalni ludzie tego nie czytają. No ja to z obowiązku. Więc... Ja również z obowiązku czytam, dlatego właśnie mówię o tym, że to było wpuszczone. I później ten temat, jak już wielokrotnie mówiliśmy na antenie Telewizji Republika w naszych rozmowach, ten temat podchwyciły niektóre portale internetowe w Polsce. No to od razu widać, które portale, które media społecznościowe korzystają z takich źródeł, czyli są z tego centrum dezinformacji sterowane. Panie doktorze, co pan myśli o tym, że jak wezwanie opozycji do bojkotu wyborów? Myślę, że się nie uda, natomiast ponieważ wszyscy są przekonani, że będzie bardzo niska frekwencja, to będzie można ogłosić, że bojkot zakończył się powodzeniem, bo niska frekwencja była nie dlatego, że ludzie się bali koronawirusa, a o bojkocie nawet nic nie wiedzieli, tylko że właśnie, proszę bardzo, naród nas, Targowicy, usłuchał i wybory zbojkotował. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że po prostu każda partia ma swoją strategię. Strategią PiS-u jest przeprowadzenie wyborów w terminie konstytucyjnym, ponieważ wtedy PiS uzyska najlepsze wyniki. Natomiast opozycja stara się te wybory odsunąć na moment, kiedy będą już widoczne skutki kryzysu, bo liczy na to, że wtedy uzyska lepsze wyniki. To jest zupełnie normalna rzecz, strategia polityczna. Ale panie doktorze, czy pana zdaniem wyborcy opozycji nie zauważą tej absolutnej niekonsekwencji, którą widać gołym okiem przez blisko 5 lat były krzyki konstytucja, konstytucja, rząd PiS łamie konstytucję, a w momencie, kiedy chce wypełnić konstytucyjny obowiązek, czyli przeprowadzić wybory w terminie wskazanym przez konstytucję, nagle się od tej konstytucji odchodzi. Przecież to jest absolutna niekonsekwencja. Oczywiście, ale w polityce konsekwencja nie ma żadnego znaczenia. Po pierwsze, po drugie liczą się emocje, po trzecie konstytucja nikogo nie obchodzi i jest to, był to taki wytrych. Nikt nie będzie takiego rozumowania przeprowadzał. Po prostu my chcemy, żeby teraz wyborów nie było, bo je przegramy i wszystko. To, tutaj większego tłumaczenia nie ma, nikt nie będzie żadnej takiej analizy przeprowadzał, żaden wyborca. Panie doktorze, jeżeli chodzi o poszczególne komitety wyborcze, to najciekawiej się sprawa przedstawia z panią Małgorzatą Kidawą-Błońską, która jednego dnia zawiesza kampanię, później robi konferencję prasową, później występuje apeluje do swoich wyborców o różne rzeczy, rozmawia z tymi wyborcami przez różnego rodzaju komunikatory. Szymon Hołownia prosi o wpłatę na jego kampanię, więc jak to jest z tą kampanią, która miała być rzekomo zawieszona, której miało nie być, a kandydaci konsekwentnie tę kampanię prowadzą? Muszą ją prowadzić, bo zdają sobie sprawę, że jeżeli otrzymaliby zbyt niski wynik, to byłaby straszna kompromitacja. No, powinien się zastanawiać, czy nie wycofać i pewnie się wycofa, bo była to nieudana inwestycja TVN-u Tuska. Jeżeli chodzi o Kidawę-Błońską, to ona robi to, co jej doradcy radzą, tak? I sama nie wie, co robi, bo po prostu no, Platforma jedyne, co mogłaby zrobić racjonalnego, to zmienić kandydatkę w tych wyborach, ale tego nie może zrobić. Stąd ta szamotanina. Ale to jest standard polityczny i zajmować się nią to strata czasu. W tej chwili problem jest taki, czy cała Targowica poprze Kosiniaka-Kamysza, czy nie. To jest jedyny kontrkandydat, który się jakoś liczy w tym momencie, kiedy jeszcze nie ma głębokiego kryzysu, bo jak zacznie się kryzys za miesiąc, no to wtedy trudno przewidzieć, jak się sytuacja ułoży. O ile się zacznie, bo jak na razie wszystko wskazuje na to, że Polska sobie o wiele lepiej radzi niż inne kraje na tym etapie, na jakim jest obecnie. Natomiast jeżeli chodzi o kandydatów, to żaden, myślę, nie podda się walkowerem. Każdy będzie startował. Jeżeli chodzi o wyborców, to jednak część wyborców będzie głosowało na Małgorzatę Kidawę-Błońską, więc tu to absolutne poparcie Władysława Kosiniaka-Kamysza w grę nie wchodzi. Panie doktorze, zwykle jest tak, że partie dlatego wystawiają kandydatów, bo chcą pokazać, że są znaczącymi graczami politycznymi. Czy wystawienie przez Konfederację swojego kandydata, przypomnił je z nim Krzysztof Bosak, umocni Konfederację politycznie? Moim zdaniem nie umocni, ale ponieważ narodowcy wygrali z komunistami, więc innej możliwości tam nie było. Natomiast wie pani, no, jeżeli Hołownia będzie miał szansę na 2,5%, to niewycofanie się będzie ze strony jego mocodawców błędem. Oczywiście jakaś część będzie na Kidawę-Błońską głosowała, ale tutaj chodzi o to, ile, tak, jaka to będzie część. I jeżeli państwa skandynawskie w tej chwili przewidują, że PKB spadnie im około 5%, a bezrobocie osiągnie 10%, no to nikt mi nie powie, że gospodarka polska jest silniejsza od gospodarek nordyckich. To raz. Dwa. Jeżeli natychmiast nie uruchomimy gospodarki, to skorzystają na tym Niemcy, którzy już ją uruchamiają. I w związku z tym kryzys będzie jeszcze głębszy. Także zwlekanie tutaj z uruchomieniem gospodarki jest moim zdaniem dużym błędem. Agencje zajmujące się prognozami gospodarczymi pozytywnie piszą o Polsce i te prognozy stawiają. Zobaczymy, co się stanie, bo to jest też takie troszeczkę wieszczenie, bo na przykład nie wiedzieliśmy 4 miesiące temu o tym, że będzie taka epidemia, która zmiecie gospodarkę kilku krajów i postawi ją w stan rzeczywistego kryzysu. Ja bym chciała, panie doktorze, zapytać o to, o co pytają internauci. O co chodzi już byłemu wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi? No cóż, są jakby trzy strategie. Jarosław Kaczyński gra na zwycięstwo Andrzeja Dudy i ma nadzieję na stabilną władzę. Zwycięstwo Andrzeja Dudy nie daje stuprocentowej pewności stabilnej władzy, bo jak się Andrzej Duda zachowa, to zobaczymy, a jak się zachował, to wiemy. Opozycja gra na całkowitą destabilizację, natomiast Jarosław Gowin gra na nowe rozdanie, to znaczy na głęboki kryzys, chaos i całkowitą przebudowę sceny politycznej. I tutaj mogą być dwa zdania. Pierwszy to jest taki, że rzeczywiście Andrzej Duda wygrywa, ale głęboki kryzys powoduje destabilizację kraju i Gowin się przedstawia jako ten rozsądny, prawda, który nie chciał wyborów. I tworzy się jakaś tymczasowa koalicja PSL-u, Gowin, resztki Platformy, prezydent. A drugi wariant jest taki, że następuje destabilizacja i tworzy się nowa scena polityczna, na której główną rolę odgrywa Kosiniak-Kamysz. Gowin liczy na to, że przejmie spadek po Platformie. Jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, ona ulega dezintegracji i mamy destabilizację i nowe wybory. Więc nie tak jak Targowica, która chce destabilizacji przejęcia władzy, tylko Jarosław Gowin doszedł do wniosku, że nastąpi destabilizacja i przebudowa sceny politycznej i on chce odgrywać rolę męża opatrznościowego. A jaka byłaby polityka Jarosława Gowina, to wiemy, ponieważ zawdzięczamy mu katastrofalną reformę uczelni wyższych, gdzie całą władzę na uczelniach wyższych Jarosław Gowin oddał akademickiej z kolei kaście, całkowicie skostniałej i niezdolnej do reformy uniwersytetu. Jak ta kasta działa, było widać chociażby po decyzjach dotyczących profesora Aleksandra Nalaskowskiego, o jego zawieszeniu, skandalicznym zawieszeniu. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, prezes Jarosław Kaczyński mówi, tylko prezydent Duda daje nam gwarancję ciągłości władzy i stabilizację tej władzy. A jeżeli chodzi o Jarosława Gowina, to według nieoficjalnych informacji chodzi mu o kolejne stanowiska. Niektórzy publicyści i, tak jak mówię, nieoficjalne informacje wskazują na to, że Jarosław Gowin walczy o fotel marszałka Sejmu. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby dostał to stanowisko, panie doktorze? No, to zależy od układu sił, a ta z kolei zależy od stopnia kryzysu w kraju. Przypomnijmy jeszcze, tylko przepraszam panie doktorze, tylko chcę przypomnieć, że jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, która jest częścią Zjednoczonej Prawicy, to Solidarna Polska bezwzględnie poparła wybory w trybie konstytucyjnym, a nie pomysły Jarosława Gowina, żeby przekładać te wybory. Ale wrócę do mojego pytania. Czy jest możliwe, żeby Jarosław Gowin dostał fotel marszałka Sejmu? Przypomnijmy, jest to rzeczywiście bardzo ważna osoba w państwie. Tak, jest to ważna osoba, zwłaszcza kiedy są problemy z prezydentem, że coś się, prawda, dzieje, czy jak wyboru prezydenta, czy... Ale dla ustaw również, panie doktorze, przecież ustawy, procedowanie ustaw, kierowanie pewnych ustaw do prac komisji, przecież przypomnijmy, że marszałek Sejmu w czasach PO-PSL w zamrażarce trzymał i w ogóle nie dopuszczał projektów obywatelskich pod obrady Sejmu. Tak, ale PiS też trzyma w zamrażarce, a to, co robi marszałek Sejmu, jest tak naprawdę zależne od decyzji większości, która go popiera. Więc to nie jest tak, że marszałek Sejmu jest jakimś jedynowładcą, tylko jest zależne od partii, która go popiera. Ale przypomnijmy sprawę marszałka Marka Jurka, gdzie jego decyzje doprowadziły tak de facto do przyspieszonych wyborów. No tak, ale ponieważ podjął decyzję niezgodną z wolą większości, która go na to stanowisko desygnowała. Więc w takim wypadku były przeterminowe wybory i teraz też to jest bardzo możliwe. Ja chciałem zwrócić uwagę tylko, że Ziobro i Gowin w tej chwili są partiami rywalizującymi, więc jest rzeczą zrozumiałą, że jeżeli Gowin jest za jedną opcją, no to Ziobro jest za drugą. To tutaj nie ma żadnych tajemnic. Musimy, proszę Państwa, powoli kończyć, ponieważ zbliża się koniec tej części naszego dziennikarskiego pokera. Panie doktorze, jeszcze ostatnie pytanie. Czy sprawa Sądu Najwyższego zostanie definitywnie rozwiązana po odejściu pani prezes, pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf? Przypomnijmy, kilka dni dzieli nas do końca jej kadencji. Tak, i przez te kilka dni Małgorzata Gersdorf coś może nie wymyśli, tylko zrealizuje, co wymyślili inni. Myślę, że konflikt będzie trwał dalej, dlatego że zawiesiła Izbę Dyscyplinarną i cała teraz walka będzie o pozbawienie praw wyborczych sędziów mianowanych przez KRS. I to oczywiście we współpracy z SUE, czyli z Niemcami. Także tutaj konflikt się nie kończy i samo gadanie, że Gersdorf łamie prawo, nie wystarczy. Tu są potrzebne działania. A działania są takie, proszę Państwa, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała trzech izb Sądu Najwyższego podważająca Izbę Dyscyplinarną jest niezgodna z Konstytucją. Musimy kończyć, panie doktorze. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Spotykamy się już za tydzień. Państwa moim gościem był pan dr Jerzy Targalski, politolog, specjalista do spraw służb specjalnych. Dziękuję Państwu.